z nami Krzysztof Zimnoch tuż po ceremonii ważenia. No i znowu było gorąco, to co jest taka podpucha trochę, czy on rzeczywiście jest taki nabuzowany na ciebie? Nie wiem, czy jest nabuzowany na mnie, ale jestem już teraz nabuzowany na niego i postaram się go znokautować. No właśnie, ten twój spokój minął po tym, co się stało przed chwilą. Widziałem szczękości z klekki. Trochę byłeś wkurzony tym wszystkim. Nie, wiesz co, bez sensu, po co mnie pchał. Po co mnie pchał głową, tak. Ale on to już robił wczoraj, prawda? No dlatego wczoraj mu odpuściłem, zrobiłem dwa uniki. Dzisiaj no już niestety. To jest jakaś jego zagrywka psychologiczna, żeby cię przestraszyć, bo wiesz, po nokaucie niektórzy nie wracają, prawda, psychicznie. Tak mi się wydaje, że on po prostu tak trochę robi, żeby cię zniszczyć tutaj na ważeniu, żebyś w szatni zginął. Nie ma takiej możliwości. Znaczy, ja się domyślałem, że nie ma takiej możliwości, tylko tak analizuję, co on robi. To, co on robi, to w ogóle nie wpływa na mnie jakoś. Ja jestem skoncentrowany na swojej robocie. Gdybym tak miał określić atrybuty twoje, jego, to tak poza siłą ciosu, która ewidentnie jest z niego korzyść, bo on potrafi tym jednym ciosem przewrócić, zresztą dużo osób o tym mówiło, to tak na dobrą sprawę ogrywasz go w każdym aspekcie. No nie wiem, jak porównać waszą szczękę, bo on przegrywał przed czasem, ty przegrywałeś przed czasem, ale na dobrą sprawę takie rzemiosło bokserskie, to on jest bardzo przeciętnym bokserem, zdajesz sobie z tego sprawę pewnie. Tak, tak, jest bardzo przeciętnym bokserem, będzie dążył do zwarcia. Ja po prostu będę musiał boksować swoje, tak? Trzymać go na dystans i boksować z kontry. Wszystko rozegra się chyba w szatni, prawda? Bo to ty wiesz, co robić, on wie, co robić, on cię niczym nie zaskoczy, co on może zrobić? On może się na ciebie rzucić, prawda? I tym jakimś sierpem cię zahaczyć. Nie no, wszystko rozegra się w ringu. Chyba, że u niego coś rozgrywa się w szatni. U mnie w szatni jest rozgrzewka, koncentracja i wyjście w koncentracji do swojej pracy, tak? A co tam u niego będzie, nie interesuje mnie. Rzeczywiście potrafisz się zupełnie odciąć od tego, co się stało rok temu? No oczywiście. Już dawno się odciąłem, to zostało za mną. Jestem innym człowiekiem, innym zawodnikiem, także będzie dobrze. Nowy trener Richard Williams. Każdy trener coś wnosi do zawodnika. Starczyło wam czasu, żeby naprawdę coś zmienić w twoim boksie? Czy to jest etap, który potrwa 2-3 lata, żeby tak naprawdę się zmienił twój styl boksowania? Jestem zadowolony z tego, co zrobiliśmy. Trzeba było tam niewiele pozmieniać. Na pewno trzeba było tam minimalne rzeczy zmienić. I to tyle. Tam nie było jakichś wielkich zmian. Inaczej ułożyć nogę, inaczej ułożyć pięść przy ciosie, jakieś tam takie drobne korekty. Wiadomo, że też nad tymi drobnymi korektami trzeba się koncentrować i cały czas pracować nad techniką. Mam wrażenie, że on jest trochę lepiej przygotowany fizycznie i jak tak słucham, że wystarczy ci przejść te 3 rundy bez szwanku i go robisz, nie do końca się z tym zgadzam, bo ja mam wrażenie, że on będzie miał więcej zdrowia niż za pierwszym razem. Zobaczymy. Zobaczymy jutro, co będzie się działo. Nie, bo tak po prostu słyszę z każdej strony, że jak ci w 2 rundy nic nie zrobi, to już ci nic nie zrobi. Z czym ja nie do końca się zgadzam. Oczywiście z każdą minutą jego akcje będą spadały, ale myślę, że on jest gotowy na cały dystans, żeby próbować tym jednym ciosem, nawet w końcówce, cię czymś zahaczyć. Mówię, nie chcę tutaj, ja jestem skoncentrowany na swojej robocie, każdy, tak jak ty jesteś dziennikarzem, masz swoje poglądy, ja mam swój pogląd na to i wyjdę do walki po to, żeby wygrać, wiesz, nie opowiadam tutaj za dużo, słyszę sam siebie i powtarzam się kolejny raz, że jestem skoncentrowany na tym, co mam zrobić. Jesteś ze swoim doświadczeniem amatorskim bardzo dobrze poukładanym zawodnikiem, prawda? Pamiętam tą walkę z McCallem, bardzo mi się podobała od strony, ja trochę inaczej patrzę na boks niż taki przeciętny kibic pewnie, no ale też masz coś w sobie takiego, że lubisz się pobić, tutaj musisz tego unikać. Ja się tak zastanawiam, czy jak będziesz ogrywał go na punkty, będzie ta chęć, by go musiał odgryźć knockoutem w końcówce, czy starasz się naprawdę konsekwentnie boksować swoje przez cały dystans? Oczywiście będę boksował konsekwentnie swoje przez, nie wiem, czy przez cały dystans, jeżeli nadąży się okazja, to bardzo chętnie skończę go przed czasem. Słuchaj, tak sobie zastanawiałem się,
przy tym wydarzeniu KSW, które pewnie wypełni cały narodowy, co w Polsce mogłoby naprawdę pay-per-view dobrze sprzedać? I wychodzi mi tak naprawdę jedna walka, która sprzeda pay-per-view, to cały czas jednak ty ze szpilką. I coraz częściej się o tym mówi. Ja wiem, że ty mi powiesz, że się na mole koncentrujesz, ale już ci jedna naprawdę świetna walka uciekła przez molo. I tak się zastanawiam, czy tutaj nie wisi też na szali druga bardzo dobra walka. Od strony medialnej przede wszystkim i finansowej. Tak jak mówiłeś, koncentruję się na molo. Na pewno coś tam w tym jest, to co mówisz i po walce, zwycięskiej mojej walce. Będziemy coś tam rozmawiać, zobaczymy. Jeszcze promotor mi nic nie mówił na ten temat. Także... Ja po prostu sobie nie wyobrażam innej ciekawej walki dla Kowalskiego. Od biedy jeszcze szpilka z Wodarczykiem, aczkolwiek myślę, że ciężar gatunkowy tej waszej niechęci jest większy niż tam. Na pewno to będzie medialnie dobrze się sprzeda. Nie tylko medialnie, bo to będzie też i boks, byłby boks na wysokim poziomie, tak? Niestety, Krzysiu, boks na wysokim poziomie się teraz nie liczy. Popek sprzedaje więcej pay-per-view niż byli mistrzowie świata albo aktualni, więc to już nie te czasy niestety. Słuchaj, jak będziecie uważać na tą pierwszą rundę? Bo ty masz dobre nogi jak na wagę ciężką. Ty chcesz go obtańczyć? Czy chcesz go od razu klinczować w półdystansie? Jak to chcesz rozegrać? Zobaczysz jutro. Czyli jedno i drugie. Zobaczysz jutro, będzie dobrze. Dobra, trzymamy kciuki, dzięki wielkie. Dziękuję i pozdrawiam.